No i witam wszystkich serdecznie w drugiej serii na tym kanale. Zaczynamy się tutaj, zaczynamy przygodę z hardkorowym druidem, z piwkiem z druidem. Także pod ostatnimi filmikami z hardkorowej sosetki właśnie wypytywałem was, no jaką klasę chcielibyście zobaczyć jako kolejną. A było parę rozbieżności, ale z tego co zauważyłem, najwięcej osób chciałoby zobaczyć druida, ponieważ druida jest zdecydowanie, no, najmniej na moim kanale, albo jest go bardzo mało. Oczywiście nie licząc jakichś tam poradników i tak dalej. Także dzisiaj weźmiemy na tapet druida. Powiem szczerze, że też jestem mega podekscytowany, bo seria z hardkorową czarodziejką skończyła się, no co? Skończyła się jakiś miesiąc temu, potem był ladder, te 3 tygodnie takiego ostrego naparzania, z czego filmiki teraz będę wrzucał jako taka pamiątka, takie historyczne w sensie filmiki, bo to co się pośmialiśmy, tyle emocji ile przeżyliśmy, to było nasze, aczkolwiek teraz już wracamy no do takiego regularnego trybu życia, do gameplayów, do poradników, do wszystkiego. Kolejny ladder będzie za 3 miesiące z groszem. Podejrzewam, o ile oczywiście nie będzie jakichś dodatkowych tych jakichś zmian, które będą wymagały patch notesów i PTR-ów, który to wszystko przyciągnie. Więc kolejna taka szajba odbije dopiero za 3-4 miesiące. A teraz wlatujemy z tematem. Nazwa, no w sumie nie przygotowałem niku dla tego druida, ale mój pierwszy druid w Diablo 2, nie wiem, to było z 17 lat temu, 18 lat temu, to nazywał się, miał pierwszy człon Animag, to wszystko z Harry'ego Pottera, Animag, był Maciek, nie będzie Animag Nadin, o ile nie zająłem przez mojego poprzedniego druida, zobaczymy, jest hardcore, dobrze, jest zajęte, Animag, Nadin Hatsen... Nadin... Niech będzie. Animag Nadin Wins? Nadin Wins, nie ma Nadin. Animag Nadin. Dobrze, niech tak będzie. A okej, okay, hardcore. Zaczynamy! No powiem szczerze, że... Kurczę, ja pamiętam jak to byłoby naprawdę wczoraj, że wszystko jest okej, okay. P3, no niekoniecznie na razie na P3, zagrajmy sobie na P1-czce normalnie, na spokojnie. Pamiętam, że... A z dźwiękiem? Wszystko jest okej okay z dźwiękiem. Pamiętam, że... No co, ta sosetka hardkorowa zaczęła się w ogóle totalnie spontanicznie, w styczniu jakoś, i byłem co do niej taki niezbyt pewny, byłem ciekawy jak się przyjmie, ale to, że tak lubiliście ją oglądać, no to mi dało dużo do myślenia. Poza tym, szczerze powiem, to co powiedziałem wcześniej, te pół roku temu, że nagrywając, czy tutaj są jakieś mopki? Halo, czy są jakieś mopki tutaj? Że nagrywając te filmiki na YouTubie czuję się jak, nie wiem, 12 lat temu, kiedy zaczynałem nagrywać na YouTubie, kiedy robiłem gameplaye też z Diablo. O, jaki piękny, na dzień dobry, dropik. Już mamy golda. Już jest gold. Kiedy zaczynałem grać w Diablo, na YouTubie właśnie, gameplay, pierwszą serię robiłem takiego hardkorowego nekromanty. No i to było naprawdę, to było, chodź tutaj jeszcze, to było naprawdę, to jest taka podróż sentymentalna w tym momencie, także mega się jaram, mega się cieszę i słuchajcie, pierwsze pytanie do was. I podejrzewam, że to będzie pytanie, którego będę żałował. Jakim buildem powinienem grać? Tym druidem. Nie mówię tutaj o normalu, bo normal to tam jakby totalnie whatever. Mówię tutaj o... Chodźmy jeszcze raz się napijmy. Mówię tutaj o, oczywiście o piekle, o koszmarze. Wiecie o co chodzi. O tym... o tych miejscach, gdzie naprawdę możemy zginąć, bo... Znaczy, tutaj na normalu też oczywiście jest taka szansa. W sensie, chwila, moment nieuwagi i jest GG tak naprawdę. O, jaki piękny park, tylko nie wiem, czy zdołam go zabić. Chyba, że dobije upadły, szybki Firestorm poleci. Tak trzeba będzie chyba zrobić. Oj, tak chyba będzie trzeba zrobić. Bam, bam, jeszcze jeden upadły, coś takiego. Dobimy sobie level, to nie jest żaden speedrun. Proszę bardzo, niech będzie Firestorm. Chociaż, pełzacz jest totalnym pogersem, jeżeli chodzi o początek. Elemental na pewno będzie świetny, bo mogę sobie od razu szczelinkę iść. Więc w sumie się teraz zastanawiam.
pójdziemy w ten. Nie chcę resetować buildu. Chcę mieć resety zasejwowane. Więc na pewno sobie pójdziemy w tego. Firestorm. Może z maną mogą się pojawić problemy, ale jest ok. Dobra, pięknego paczka na start. Także, pytanie do was. W komentarzach od razu zapraszam do odpowiedzi. I kolejny level, pięknie. Jakim buildem powinienem zagrać? Jakim buildem? Czy chcecie, żebym zagrał wilkołakiem, niedźwiedziołakiem, winddruidem, bardzo dobrym buildem na piekło, moim polecanym zresztą, uwielbiam grać wind, po prostu uwielbiam grać winddruidem. Co jeszcze? No, summoner druidem, ale to nie będzie przyjemne, totalnie, więc tak. Wymyślcie się jakąś hybrydą. Po prostu jestem ciekawy waszej opinii. Zobaczymy, co będzie dalej, no nie? Zobaczymy, co będzie dalej, także zapraszam, tak, do komentarzy jak najbardziej. No i ogólnie, powiedzcie mi, co sądzicie od razu o tej serii. Czy dobry wybór klasy, czy nie? Czy będziecie oglądać? Jak się z tym czujecie? Powiedzcie mi także o waszym laderze, czy dalej gracie, naparzacie, czy już wam się troszkę znudziło, no bo nie ma co ukrywać, 3 tygodnie, jeżeli ktoś grał bardzo długo w ladera, 3 tygodnie, praktycznie non-stop, oczywiście wiem, że to jest jakby bardzo mało osób, która mogła sobie pozwolić na tyle wolnego w pracy, ale wiem też tutaj po moim Discordzie, po moich tutaj ludziach, z którymi grałem, że to wolne prace brali i totalnie jakby naparzaliśmy te 3 tygodnie non-stop, praktycznie non-stop, nie było czasu na nic innego, no ale teraz jest taka pewna stagnacja na tym laderze. Jest taki moment, kiedy już bardzo dużo zostało zrobione, kiedy ceny spadły drastycznie, więc łatwiej te postacie ubrać. Więc powiedzcie mi, czy dalej gracie, czy nie gracie. Czy sobie teraz dofarmiacie swoje takie endgame'owe itemy typu enigmy, nie enigmy, jak wam farma idzie na tym laderze. Czy po prostu, nie wiem, czy niektórzy z was grają w POE teraz, już olali Diablo, jak wyszedł sezon w POE. Po prostu chcę wiedzieć, gdzie jesteście, co robicie, mordeczki, bo wiem, że też nie każdy ogląda streamy, na które oczywiście zapraszam na Twitch TV Nadine Wins. Tam głównie streamuję, tam jestem. To też był powód, dla którego tak długo nie było żadnych nowych filmików, bo właściwie głównie tam spędzałem czas, tam siedziała akcja ladderowa, ponieważ właśnie ja streamuję tylko i wyłącznie na Twitchu, zresztą nie mogę nigdzie indziej, bo jestem związany w pewien sposób umową, więc mogę streamować tylko i wyłącznie na Twitchu. Więc dawajcie znać. W ogóle tak fajnie jest zacząć sobie na totalnym chillku. Oczywiście, standardowo. Już mogę powiedzieć standardowo. Naprawdę nie spodziewałem się, że drugą serię będziemy robić. Ale oczywiście zasady są takie. Jak najmniej farmy, jak najwięcej konkretów. Nie zamierzam tą postacią farmić jakoś bardzo długo jednej lokacji, jednego bossa, nie wiem, hrabiny po runy, nie wiem, krowiego levela po itemy soketowe, po bazy. Nie, absolutnie. Tak jak było to na poprzedniej serii ukazane, tak będzie to w tej serii. Będziemy sobie grać bardzo konkretnie, dosyć szybko. Oczywiście teraz nie ma teleportu, więc wiadomo, że tutaj tempo będzie całkowicie inne. Myślę, że wielu z was to na rękę, że nie ma teleportu, bo content, bo to, co będziemy robić, nie będzie aż tak szybko skipowane. I oczywiście też zachęcam do rozpoczęcia razem ze mną tej przygody. Właśnie nie wiem, czy to jak teraz oglądasz, czy to po filmiku, do stworzenia też swojej postaci druida. Jeżeli nigdy nie grałeś, nie grałaś, to jest fajny moment. Druid jest bardzo solidną postacią. Bardzo lubię druida w Diablo 2. Ma on bardzo dużo ciekawych buildów. Jest on dość różnorodny i potężny. Taki Wind Druid na przykład taki Wind Druid może sobie naprawdę... Dobra, czyli idźmy full Firestorm, żebym miał potem Fisher potem na... czyli Szczelinę, żebym miał synergię już ogarnięte. Taki Wind Druid w endgame'owym girze z Enigmą i tak dalej jest bardzo fajną postacią do farmy. Sam taką postacią wielokroć farmiłem, jest ona bardzo przyjemna. Oczywiście wiadomo, jeżeli przyrównujemy
różne postaci do Hammera. No to do Hammer Paladyna, do Paladyna ogólnie. To ciężko się nie zgodzić, że Paladyn ma przewagę w wielu aspektach. Aczkolwiek Windruid jest naprawdę bardzo fajną odskocznią. Przygotowany Windruid jest i on świetny, bo o, pięknie, paczek od razu, super. Czwarty level już mamy, koza. Jest on naprawdę bardzo dobrą postacią, jeżeli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o. Dwa sokety? Jeden. To nic, to idziemy dalej. Jeżeli chodzi o progresję, ponieważ zwłaszcza na piekle, zwłaszcza właśnie kiedy wchodzą już te niewrażliwości w grę, ponieważ Windruid atakuje głównie od fizycznych obrażeń i pobocznie od obrażeń zimna, więc mamy dwa drzewka umiejętności, mamy dwa drzewka zadawania obrażeń, dywersyfikacji obrażeń, tak to nazwę, może choćby tędy, tak mi cuchnie, że ta droga może być na Stony Fields jednak. I to jeżeli chodzi o fizyczne, to na szczęście w Diablo 2 dość mało potworów ma odporność, są niewrażliwe na fizyczne obrażenia. Skręcaj w prawo, tutaj może coś będzie. Skręcaj w prawo, dobrze, mamy to wejście, tak jest. Stony Fields, więc... Więc jest to dość przyjemna postać. Może nie jest ona aż tak, może nie ma ona aż tak wywalona na tej wrażliwości jak na przykład Hammer, który zadaje obrażenia od magii, a magia to drzewko, które jest już totalnie najrzadsze, jeżeli chodzi o występowanie niewrażliwości u potworów, ale jest naprawdę bardzo, bardzo spoko ten właśnie Windruid, no nie? Mamy też Wilkołaka, który, no tutaj już oczywiście ta klasa, która walczy wręcz w Diablo, no będzie mimo wszystko potrzebowała dużo więcej ciepła, dużo więcej miłości, jeżeli chodzi o przedmioty, jeżeli chodzi o właśnie inwentarz. Kasterzy w Diablo 2, czyli magowie, że tak powiem, klasa magów, czyli Windruid, czarodziejka, nie wiem, muszę powiedzieć co tam jeszcze. Można powiedzieć Trapsinka, można powiedzieć Nekromanta, Boner, Summoner. To oni mają taką przewagę, że nie potrzebują aż tak dobrego ekwipunku. Mogą mieć naprawdę minimalny ekwipunek, minusowe resy, a i tak przejść grę. Oczywiście na hardkorze, wiadomo, że na hardkorze to jest coś całkowicie. To jest coś całkowicie innego, no nie? Bo na hardkorze jednak. Zacząć grę na piekle, gdzie mamy po minus 70 resów. No, może być nieco problematyczne, nie? I bardzo łatwo zginąć, nawet jeżeli gramy magiem. Aczkolwiek jest spoko, jest jakby, jest dużo łatwiej niż takim wilkołakiem. No i taki wilkołak druid, to potrzebuje tego ekwipunku, potrzebuje tego właśnie sprzętu, potrzebuje, musimy zadbać o tak naprawdę, no wiele aspektów przeżywania, ponieważ zawsze się konfrontujemy z wrogami, walczymy wręcz face to face, jakieś life tapy, nie, ale mnie chwyciło, ej, naprawdę to był mocny cold enchanted. Strzeliło mnie za pół HP, 50 HPK od upadłego Skull Enchanted, nieźle. No, więc Wilkołak na pewno jest dużo cięższą. Niedźwiedziołak jest taki sam, z tą różnicą, że ma więcej HP, ma też Shockwave'y, które mogą stunować. Shapeshifting, ma Shockwave'y, które mogą stunować i są jednym z najlepszych CC w tej grze, czyli Crowd Control, czyli takim, wiecie, całkowitym... Takim całkowitym, można powiedzieć, jakby takim stopowaniem gry. Że strzelamy, dostałem mobki stuna i my możemy biegać, uciekać albo dobijać. To jest mega spoko. Więc to jest właśnie taki niedźwiedziołak. Ma on parę fajnych buildów, jakieś Fireclaw i tak dalej. To jest mega spoko. Mamy w ogóle takiego śmiesznego wilkołaka pod Rabies, czyli wściekliznę po polsku, który wystarczy, że zarazi jednego wroga i on i ta zaraza się rozprzestrzenia. Niestety w Diablo 2 jest on dalej bardzo słabym buildem. Testowałem go po PTR-ze 2.4, kiedy dostał lekkiego buffa. Niestety mimo wszystko dalej. Jest lekko, no ledwo co sobie radzi, nie? Więc na pewno nie. No i generalnie właśnie dywersyfikacja tych. No i mamy nowego samon druida, który jest lekkim memem.
da się przejść nim grę na spokojnie. Czy ja źle poszedłem? Nie, dobrze poszedłem. Dobrze poszedłem, okej, okay, czyli mapa. Uff! Dobra, noted. Chodźmy po staminę. Tak, i mamy tego właśnie Summon Ritual, który jest lekkim memem, aczkolwiek da się nim przejść grę. Sam sobie się nim bawiłem. Troszeczkę pomagałem sobie Shockwave'em. Lightning Rest, nice. Troszeczkę pomagałem sobie... niepotrzebnie sprzedałem tego potiona, bo przyda się na hrabinę, ale... Zwłaszcza, że jestem Fire Druidem teraz. No dobra. Hrabina ma odporność na ogień dużą, więc lepiej zbijać ją trucizną. No i trochę tutaj zrąbałem, ale dobra, nieważne. W każdym razie, tak, Summoner Druid jest jednym z, moim zdaniem, słabszych buildów, jednym z najsłabszych buildów. Postawiłem go obok Rabies Druida, Wilkołaka w tym momencie, ale da się im przejść grę, oczywiście. I przez to, że jesteśmy otoczeni summonami i też ich tutaj cały czas na bieżąco resumujemy i tak dalej, to też nie potrzebujemy się konfrontować tak często z przeciwnikami, więc to też może być jakby atutem, takim plusem mega w przypadku, kiedy chcielibyśmy grać Summoner Druidem. Możemy się czuć nieco bezpieczniej, jeżeli chodzi o hardcore. Myślę, że i tak najbezpieczniejszym buildem jest Wind Druid, zwłaszcza z niedźwiedziem, który jest świetnym tankiem, jest świetnym soakerem damage'a, który potrafi bardzo, bardzo mocno te obrażenia przejąć na klatę, przejąć na siebie, co daje bardzo dużo. I naprawdę ktoś, kto nigdy nie grał Wind Druidem z niedźwiedziem, chociażby jednym punktem w niedźwiedzia, który w połączeniu z Oak Sage'em, czyli z mędrcem, sprawi, że będzie miał tak dużo życia, że może tankować naprawdę dużo. A najwyżej, jak się wywali, to jeszcze raz, to resumon, nie? Więc to jest na pewno coś warte uwagi i mamy wyjście. Także jeden z dłuższych tych underground passage'ów. Teraz już tylko do przodu, nie? Tylko do przodu, idziemy sobie na... O, pięknie, Exp Shrine, mamy szósty poziom, idziemy sobie na hrabinkę. Drugi Exp Shrine, nie, Hell Shrine. Idziemy na hrabinę i zobaczymy, jaką podsypeczkę hrabina nam zafunduje. Czy ja znowu zgubiłem drogę? Tutaj się obraca, okej. Myślałem, że pójdzie całkowicie w inną stronę. Ciekawe. Tam są chyba arczerzy, tak. Mamy Exp Shrine, więc trzeba z niego skorzystać. Nawet przy tak nie przy... O nie! Stała się najgorsza rzecz! Exp Shrine przy tym... przy Cursed Potworach. Najgorsza rzecz na świecie się wydarzyła. No nic, mamy już tego. Właśnie miałem mówić, że mam nadzieję, że nie będą mieli Cursed'a. Bo z Cursed'em to jest tak, to ja bym w ogóle to chyba... Z Cursed'em to jest tak, że właśnie zdejmuje te szrajny i można ładnie wtopić, nie? Ale już jak jesteśmy, to już zabijmy tego głównego zioma. Chodźmy. Tutaj mamy kolejny Archer Pack. Oczywiście arczerzy to jest najgorszy możliwy... Najbardziej niebezpieczny możliwa paczka potworów, którą możemy spotkać na swojej drodze. A chyba wśród wszystkich klas. Idziemy dalej. Szukamy teraz waypointa i szukamy hrabiny. Moim celem jest teraz z hrabiny wyfarmić runet i... O, pięknie waypoint. I teraz powiedzcie mi jeszcze, że mam tutaj obok wieżę. No, moim celem jest wyfarmić z hrabiny Tyr'ral i Tal Eth. Tal Eth, czyli skradanie się, czyli podstawowy armor właściwie na każdą klasę jest potrzebny i użyteczny na samym początku. Jest to praktycznie bezkonkurencyjne słowo runiczne. No i piękny waypoint. Nie jest najbliższy, turbo najbliższy, ale jest bardzo bliski. Bardzo bliski, także lecimy sobie z pierwszą hrabiną. Tutaj wiadomo, hrabina na początku gry, nie dość, że exp, świetnie się tutaj leveluje do około do 12 poziomu, no jednak maksymalnie. Dłużej nie ma co siedzieć, tuż potem faktycznie bardzo wolno ten exp wchodzi, ale do 12 poziomu na spokojnie. Oho, kolejny archer pack, zobaczymy co tu mamy. Spectral hits też niebezpiecznie, duże strzały mogą być, więc strafujmy. Także to jest coś, czego się raczej boimy, ale została tylko laseczka i GG. Tutaj strafować lewo, prawo, próbować to dodżować, to jest najlepszy sposób na to. No albo całkowicie skipnąć, jeżeli nie czujecie się pewni, to lepiej takie coś skipować i nie zginąć, i na hardkorze zwłaszcza. Na hardkorze zwłaszcza, no. O, wow! Mamy L-Shape'a, tak zwanego.
i podwójny pak. Pięknie, to jest bardzo rzadki układ, tak zwany L-shape u karabiny, który ma taką unikatową, czyli to jest ta mapa, nie? L-ka. I ma to bardzo unikatową cechę, że spełnią się dwa paki na jednym piętrze, a nie tylko jeden, gdzie zazwyczaj tak to wygląda, więc wow. No i co? Krabina, mamy 6 poziom, to jest idealny poziom, żeby zacząć to expić. Nie dość, że runy, czyli podstawowe słowa runiczne, to jeszcze kolejny. No i Kerst, tutaj bardzo niebezpiecznie. Znowu przekleństwo, ale powinniśmy mieć level po tym zaraz. Mamy miksturę. Jest mikstura, siadła mikstura, więc to jest spoko. Okej, duch. Cały czas trzeba też pilnować, żeby resumować tego ducha, nie? Ale podchodzę i lecimy. Nie wiem, czy nie skipować tego, szczerze powiedziawszy, bo jest to strasznie niebezpieczne już. Nie chcę drugi raz ryzykować, ale trick glass weźmiemy. Myślę, że gra nie jest warta świeczki. Okej, nieoteryczne, może będzie miało moda, żeby się repairować. W każdym razie tak, więc expik tutaj, no i tak. O talent mówiłem, jest to zbroja, jest to słowniczka, która naprawdę właściwie na każdą klasę się nada. Na samym początku rozgrywki ono jest od 17 poziomu. Szybsze chodzenie, szybsze odzyskiwanie równowagi, szybsze kastowanie, więc same turbo uber plusy. Chodźmy jeden molten boulder i firestorm. I właśnie to jest zbroja. I 6 do dexa i regeneracja many, lekka, tego nie czuć. Ale mamy też Tirrala, to jestem tutaj też po Tirrala, czyli po słowo runiczne liść, które w lasce doda mi bardzo dużo do mojego drzewka ognia, z którego głównie będę korzystał na normalu, które jest po prostu nieocenione, którego szczelina jest jednym z najpotężniejszych, czyli Fisher jest jednym z najpotężniejszych skilli w tej grze. Zwłaszcza na samym początku rozgrywki. Generalnie w tej grze, w Diablo 2, jest taka tendencja do tego, wziąłem ten potion, wziąłem. Jest tendencja do tego, że umiejętności ognia są naprawdę bardzo mocne na sam start. Mamy idealny przykład Holy Fire Paladyna. Mamy kolejny przykład Wake of Fire Trap Sinking. Co? Czy ja ją zwanshotowałem tą kulą? Czy to się teraz wydarzyło? Okej. Nie wiedziałem, że aż takie to jest potężne. Mamy trochę synergii, ale nie wiedziałem, że może być one shot. To było naprawdę niezłe, nie? To było naprawdę niezłe. Więc, okej, no to mamy sprawę załatwioną z potionem przynajmniej. Nie trzeba go tykać. Także no, sami widzicie, jak to wygląda. Fire skille są naprawdę mocne na samym początku. Okej, pobawmy się tą kulką jeszcze. Tak, okej. I see. Jest naprawdę grubo. No i jeszcze Eagle Orbik do sprzedaży. Wow. No, nie spodziewałem się takiego czegoś. Aż takiego czegoś się nie spodziewałem. Tak. No dobra. To mocno ułatwia. Bardzo mocno ułatwia, nie? Troszkę zmieniło to moje plany. Okej. Właściwie mogę teraz inwestować tylko i wyłącznie. Mógłbym teraz sobie inwestować tylko i wyłącznie w Molten Boulder, aż nie dojdę do Fisher, bo... A nie mogę, bo to nie ma synergii. Okej. Czyli dobrze, mimo wszystko, dalej zostajemy Molten Boulder, czyli kulka magmy na jednym punkcie, na dojście. A reszta... Tak. A reszta będzie w szczelinę. Do tego momentu myślę, że ta kulka na jednym punkcie wystarczy, patrząc na to, co się dzieje na planszy w tym momencie. Mamy też bardzo fajne runy, które się trafiły z hrabiny. Mamy Tyr i Edha, czyli mamy dwie runy, które są mi potrzebne. Teraz potrzebuję Tala i Rala tylko. Jestem załatwiony właściwie. Jeżeli hrabina nie oddam jednej runy do 11 poziomu, to i tak to oleje, więc nie będę tutaj na siłę spędzał za dużo czasu. Taki kusik hrabinowy jest jak najbardziej potrzebny. Jak najbardziej potrzebny, zresztą, a i tak dostaję tutaj synergię z Firestorma, nie?
A jak najbardziej potrzebny, polecam to robić, przyraszować jak najszybciej do krabiny, farmić. Mamy którą? Mamy 25 minutę gameplaya, już mam 8 level, czuję się dobrze, mam tier, mam ed, fajnie jest i będzie tylko lepiej. Więc tak naprawdę takie ranowanie na krabinę ustawia nam cały normal i część koszmaru, a szczerze powiedziawszy, to ja nawet często gram z tą zbroją Tal Ed na czarodziejce aż do samego piekła, nie? Nie będę ukrywał, jeżeli coś mi nie dropią mi itemy i tak dalej, jest po prostu kiepsko, to lecę. To lecę po prostu na Tal Ed i mam wszystko gdzieś. I wiadomo, mam minusowe resy i tak dalej, ale idzie ugrać, idzie ugrać. Więc jakie potem bym chciał ewentualnie, jak potem bym chciał ewentualnie rozwijać tego druida? Pod względem itemizacji, ubioru i tak dalej. No myślę, o, Butler to może być ciekawe akurat. To może być bardzo ciekawe. Jakieś resy, coś, to zawsze chętnie weźmiemy. Wiem teraz, że krabina będzie tutaj po prawej na górze. Ona zawsze spełni się w jednym miejscu. Jeżeli raz się zespełniła w tym miejscu, to będzie dalej w tym samym miejscu. Więc to można mieć na uwadze. To można mieć na uwadze. Nef, runa Nef. Nic ciekawego, ale bierzemy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Średnio, no nie wiem, jeden run parę minut zajmuje. Bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Podejrzewam, że szybko farmimy nasze niezbędne runy. Zwłaszcza, że też mówię, taka pozycja tej hrabiny naprawdę przyjemna. Mega przyjemna pozycja hrabinki. Więc to się akurat fajnie udało. To się akurat fajnie. Mogło być dużo gorzej. Najgorsza mapa, jeżeli chodzi o farmienie hrabiny, to jest taka za rzeką, gdzie jeden waypoint mamy po jednej stronie rzeki, drugi waypoint mamy po drugiej stronie rzeki i mamy tak zwaną patową sytuację. I rany są bardzo, bardzo długie, bardzo długie. I tutaj piękny paczek, tak. Kula naprawdę robi mega robotę, zwłaszcza, że będzie coraz bardziej, coraz potężniejsza przez moje synergie z Firestormem. Ja też mam coraz więcej życia. No i co? No i druid ma i ten L-shape kolejny. I ten, jakby ten to, że mamy tego L-shape'a i że spełnią się dwa paki, naprawdę sprawi, że będziemy mieli ten level wymarzony jeszcze szybciej, nie? Jeszcze szybciej, to jest mega spoko. Więc więc można powiedzieć, że start piękny, 9 level, bardzo szybko wbity. Właściwie jeżeli tylko wydropi odpowiednie runy, możemy już od razu iść na Andariel i mieć pierwszy akt za sobą. Druid jest piękną klasą, naprawdę. Sam start to jest taka przyjemność. Jest taka przyjemność, mogę tylko iść do przodu i nie przejmować się totalnie niczym, nie? Nie przejmować się totalnie niczym. Także jestem ciekawy, jak wy, czy pogrywacie w druidem generalnie, nie tylko na ladderze, bo 3 tygodnie temu, 2-3 tygodnie temu wyszły takie statystyki, nie? Wyszły takie statystyki, jakie klasy zostały wybrane na początku laddera. Znaczy nawet nie na początku, to tam ladder trwał chyba z 1,5 tygodnia, ale jakie klasy, jaka jest dywersyfikacja klas wśród graczy, którzy zdobyli przynajmniej 20 poziom. Więc tam te pierwsze levelowe, wiecie, muły się nie liczyły. Tutaj będzie gdzieś jeszcze jeden pak, tak. Więc zgadnijcie jakie. Zgadnijcie jakie, dam wam teraz sekundę, żebyście sami się zastanowili, jak procentowo rozłożyły się klasy. Możesz sobie teraz zrobić pauzę w filmie, rozkminić i ja mówię resztę. Także wyglądało to oczywiście tak. O, jakieś coś. Ulala, pięknie, no. To tutaj mamy 5000 w pierwszym akcie, albo nawet może i 10 kafli w drugim. Zostawimy to na drugi akt ewentualnie. Także słuchajcie, 50% graczy czarodziejka. 50% graczy czarodziejka. Jak to było wodem z paladynami? Na drugim miejscu byli paladyni. Procentowo... O, od złej strony poszedłem. Chyba 15% albo 20% paladyni. I reszta klas między 3 a 5%. Kolejny nef i tier, okej. Kolejny nef i tier. To mnie nie urządza. To mnie totalnie nie urządza, ale nie poddajemy się, lecimy dalej. Lecimy dalej, a jak?
Także bez zmian, jeżeli chodzi o tutaj dobór klas, bez zmian, jeżeli chodzi o wybór klas, no tutaj pewne rzeczy się nie zmieniają, prawda? Pewne rzeczy muszą pozostać takie same. Zwłaszcza, że czarodziejka ma teleport, no nie, a paladyn no, robił Beatristram. A zwłaszcza, że no i też jest po prostu świetnym Hammerdinem, no. I robi masakryczny damage, więc daje też aury, które są bardzo piekielnie potrzebne. Zwłaszcza jak się robi rusha na ladderze, gdzie nie ma się odporności, potrzeba różnych rzeczy, no to paladyn jest świetnym suplementem na to, no nie? Więc... 10 level, patrzcie, 10 level, to niesamowicie idzie. Więc właśnie stąd paladyn na drugim miejscu. No, a reszta klas, w tym druid na przykład, między 3 a 5%, więc bardzo niższe postaci. Widać to było oczywiście, nie trafiłem, ale i tak ten prysło mocno. Widać to było oczywiście na tym, na grach publicznych, kiedy to właśnie najwięcej osób cisnęło, no nie? Właśnie, żeby były widać same czarodziejki i reszta tam kapeczkę paladynów. Szczerze powiedziawszy, zabójczynie widziałem tylko w moim teamie i potem już nie spotkałem. Też miałem podejście na ladera takie, że tam sobie luźno graliśmy. Wiedzieliśmy, że będziemy bardzo dużo grać, bo przez pierwsze 3 dni ladera, nie, przez pierwsze 4 dni ladera przegraliśmy 78 godzin, nie? Pierwszy stream trwał 36 godzin. Potem były 3 godziny snu, czy 4, i kolejny stream 18-godzinny. Także no, mieliśmy no, turbo grupę wariatów, którzy po prostu nie odpuszczali. Stąd też zero jakiś tam czasu na działanie na YouTubie, bo ladder był bardzo pochłaniający. No i chcieliśmy tam pocisnąć na maksa. Ale mamy fajne, mamy super wspomnienia, bo też udało nam się wydropić tam runę Jak w drugim dniu, runę Sur, która została wykrzyczana przez naszego barbarzyńca Horkera. Bo teraz to jest bardzo dobry build i niedługo możecie spodziewać się filmiku na YouTube a propos tego buildu u mnie, na nowego krzykacza, znaczy nowego starego krzykacza, krzykacz, który po prostu nie że singer, ale taki barbarzyńca, który wykrzykuje przedmioty. Posługuje się Find Item, skillem Find Item, odnaleźć przedmioty, który dostał mocnego buffa teraz, ponieważ dodano synergię do znalezienia przedmiotu barbarzyńcy. O, mamy Tal, czyli już mamy Tal Ed, pięknie. Mamy Tal Ed, tego Ela nie biorę, fajnie. Super, czyli mamy już tego, mamy Tal Edha, potrzebuję tylko runy Ral i jestem w domu. Tylko runy Ral i jestem totalnie w domu. Mamy Tal Ed, tutaj będzie Tir i Ral. I na Rala czekamy, jeden Tir w zanadrzu. Fajna sprawa, może kupię sobie jeszcze ten. Może kupię sobie jeszcze Stamina Potion. Czy coś, jakiś malutki shopping, zakupy, coś. Ciak, widziałem, że to będzie dobre. Ciak, słabe, to nieważne. 3600 jednak. Naprawa się trafiła na rękawiczkach, więc fajnie. 3 do many, okej. I stamina. 13 kafli, jestem zadowolony, czuję się mega dobrze i jestem gotowy już na Andariel. Mogłbym już iść zabić Andariel, ale właśnie chcę tą laskę jeszcze dopieścić, więc lecimy sobie. Więc polecimy sobie w taki sposób. No, o czym ja to mówiłem, nie pamiętam już. O czym ja to mówiłem, nie pamiętam. Że chyba coś tam o ekipie ladderowej. Że no, wracając do meritum, że sobie właśnie poleciliśmy na luzie z paczką całą i graliśmy naprawdę dużo. O tym krzykaczu! Krzykacz, Singer Barbarian, tak. Dostał buffa teraz. Krzykacz, czy barbarzyńca ma tą umiejętność znalezienie przedmiotu. I ma też wcześniej umiejętność, która doprowadzi do niej, czyli odnalezienie mikstury. I teraz każdy punkt w odnalezienie mikstury daje 1% większą szansę na odnalezienie przedmiotu. Więc mamy, inwestując 20% w Find Potion, mamy aż 20% większą szansę na znalezienie przedmiotu. Co daje takiemu barbarzyńcy, no, efektywnie ponad 70% przy rozwinięciu wszystkiego na maksa szansę na znalezienie przedmiotu.
to jest po prostu coś niesamowitego i właściwie to prawie że podwaja loot. I patrzcie, bierzecie sobie takiego barbarzyńcę na Travinkal, gdzie na piekle naprawdę jakby runy dropią naprawdę srogo. Travinkal jest jednym z najlepszych miejsc do dropienia run. Taki barbarzyńca zabija je, albo najemnik tego barbarzyńca zabija członków rady. Potem on krzyczy na jego zwłoki i co się dzieje? I generuje drugi dodatkowy loot. Więc jest to niesamowite. Tak samo taki barbarzyńca może chodzić sobie. Tutaj zabijmy tą paczkę jedną, bo ona tutaj będzie za winklem. Dlatego tak samo ten barbarzyńca może sobie chodzić za innymi graczami, dawać tym innym graczom po prostu okrzyk, bo za co będą mu bardzo wdzięczni, i sobie samemu grać w swoją grę. Oni tam czyszczą i barbarzyńca chodzi i krzyczy na zwłoki i tak jakby realnie powodował, że zabija je jeszcze raz. Jakkolwiek to nie brzmiało, nie? I oczywiście tutaj taka dynamika może ciekawa nastąpić, bo na przykład takiemu barbarzyńcy będzie przeszkadzał. O, Tirtirtal, okej. Jeszcze raz. Zobaczymy, czy się uda teraz. I takiego barbarzyńcy będą przeszkadzały. Chociaż ile mam talii? Mam jednego luźnego tala. No to do Rala daleka droga. Więc nie przejdzie. Będą przeszkadzały na przykład, wiecie, nekromanci, którzy będą te zwłoki zużywać. Czarodziejki Cold, które będą roztapiać zwłoki. No, jest beka na tym ladderze, nie? Jest beka. No, u nas w teamie na przykład często się umawiali ludzie, że słuchajcie, nie używajcie tego, bo barbarzyńca będzie horkował, nie? Czyli krzyczał na zwłoki, żeby właśnie jakąś runkę albo coś wytrzasnąć. No i generalnie działało to bardzo dobrze. Naprawdę, nasz barbarzyńca krzykacz wykrzyczał dwa razy sur w przeciągu chyba 3 dni. A nie grał z nami non-stop po 16 godzin każdego dnia, więc naprawdę to jest potężne, to jest świetny build. Jest to całkowicie inny build, śmieszny troszkę, bo wygląda tak, że cały czas się skacze, wszyscy wrogowie są odepnięci, a my potem jeszcze krzyczymy na zwłoki. No jest śmiesznie, nie? Nie jest to taki typowy buildzik, więc jest beka. No i patrzcie, w mgnieniu oka wbiliśmy praktycznie 12 level. To jest ten level, gdzie już naprawdę fajnie byłoby wyjść dalej, już nie marnować czasu na farmę tej hrabiny, która no z Ralem to faktycznie no problemy są. Nie chcę za bardzo tego Rala nam oddać. No i co? No i tak to wychodzi. I tak to wygląda, tak to wychodzi, mordeczki. Więc zastanowimy się. Może będzie tak, że wydropimy dwa razy tal jeszcze i z 3 talii łącznie no możemy stworzyć potem w kostce Rala. To byłoby bardzo fajne. Zobaczymy. Ale wiem jedno, ta laska która doda mi bardzo dużo do fire skilli, jest po prostu niezastąpiona, nie? Jest po prostu czymś, czego to będzie najlepsza moja broń przez bardzo długi czas, jeżeli oczywiście będę chciał być dalej Fire Druidem. I potem zaswitchować na Wind Druida, już zdobywać duchy i tak dalej, więc bardzo bym ją chciał. Na początkowym etapie gry jest po prostu całkowicie niezbędna. No i teraz znowu zła strona, no to nic. Pray for Ral. Go. Jedziemy. Levelek, pięknie, mamy pierwszą szczelinkę. I runa it, come on! I runa it, jeszcze jeden raz. Dawajcie, ostatni run, potem lecimy do przodu. Najwyżej wypadnie... Ta runa później, w trzecim akcie, no może być. Mamy szczelina, bardzo duży mana cost, 15, Molten Border 10, także niby spoko, ale patrzcie co się dzieje. To jest po prostu one shot, ja stawiam szczelinę i mogę iść do przodu. Także szczelina, mówię, jest to jeden z, no to jest zdecydowanie... Jeden z najpotężniejszych skilli druida w tym momencie w
grze, zwłaszcza na samym początku, daje mega swobodę, bezpieczeństwo, taką dynamikę, bo można rzucić szczelinę, iść dalej do przodu. Rzucać i go i tak cały czas. Tak samo jak tutaj. Także jest to coś, co jest bardzo, ale to bardzo unikatowe. I coś, co aż, no, głupio byłoby nie wykorzystywać. No chyba, że oczywiście chcemy grać inną postacią. Innym buildem, nie? Ale jeżeli gramy pod Elemental Druida, no to... To jest topowy skill. Dobra, chodźmy. Jakiś ring może fajny, dwa dexa niefajny. To niefajne. Bam, 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 bam. To może być spoko jeszcze. Okej. Okay. Dwa takie diamenciki do tarczy byłyby naprawdę bardzo spoko. Bardzo, ale to bardzo spoko. Lecimy. Ale shape'a mamy zrobionego. No. I daje mega bezpieczeństwo. Ja mogę... Rzucam pod nogi i uciekam. Rzucam pod nogi i uciekam. A najlepiej będzie... Najfajniejsze będzie, jak wam pokażę, co się dzieje z Andariel, która ma minus 50%... Odporności na fire, minus 50% odporności na ogień, także zostaje po prostu pożarta przez szczelinę. Ona, szczelina ma takie punkty działania, to nie jest tak, że to działa na całym obszarze, ale ma takie malutkie punkciki działania. To czasami jest irytujące. Czasami naprawdę jeden potwór potrafi się ustawić w takim miejscu, że nie dostaje damage'a, ale wiecie jak to jest, potwory się ruszają i tak dalej, no i jedziemy sobie z naszą krawinką, możemy dobić sobie Molten Boulderem i runa Tal-Tal! Tal-Tal! Mamy ral! Jak nie tą drogą, to drugą, proszę, oj, coś mi się wydaje, że dalej streamerski drop dalej trzyma, czyli mamy trzy tale, z tego zrobimy rala. Mamy tal Edka, mamy tir rala. To są luźne runy. Mamy, wow, spoko nawet. Trzy tiry, to jest mega spoko. Tiry to jest bardzo dobra regeneracja many. Bardzo, ale to bardzo dobra regeneracja many. No i co? I co? No w tym filmie to jest wszystko. W następnym ruszymy sobie od razu na Andariel. Myślę, że na pewno dojdziemy sobie do drugiego aktu. Zobaczymy, jak szybko to będzie. Oczywiście spokojnie, powoli, ale 12 level już jest. Naprawdę posiedzieliśmy na tej krawinie tak długo, że wbiliśmy no taki level, no takiego wysokiego levela to dawno nie miałem, jak byłem na tym etapie gry. Zazwyczaj wychodzę z krabiny koło 11 maksimum. A teraz mamy 12,5. Właściwie zaraz kończymy. Także na Andariel będziemy przed 14. No pięknie. Pięknie to poszło. Także słuchajcie, jeżeli seria już wam się spodobała czy coś, zapraszam do subskrybowania tego kanału, to mi bardzo, bardzo pomoże się rozwijać dalej, to jest bardzo ważna sprawa i też sprawi, że nie ominiesz żadnego mojego kolejnego materiału z Diablo 2 Resurrected. Czy to poradnika, czy to takiego właśnie gameplaya. Także mega dzięki, że dotarłaś do końca i widzimy się w następnym odcinku. Piwka z druidem, hardkorowego oczywiście. Także piona, miłego dzionka i do następnego. BOOM!